Even having repelled the Baron's attack, we're still stuck in this desert until we get enough fuel. So while the others are preparing the Aurora for departure, me, Gyul, and Damir must sneak into the oil terminal and steal a railway tank full of fuel. We must open the gate from the inside so that our guys could hook the tank to the rail car and roll it out before any of the Baron's men notice them. Gyul and Damir are going to be waiting for me near the terminal. Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Fomember, a to jest oczywiście kolejny odcinek z gry Metro Exodus. No i dobra, słuchajcie, mamy ukraść... Moment, bo chyba mi się znowu ustawienia graficzne zmieniły. No przecież, kurde, przecież ja już to widzę. Dlaczego to się zmienia samo? Ja tego nie rozumiem. Oh my god. Zobaczcie, że znowu ja to muszę robić na... No ale jakość jest wysoka, to ja nie rozumiem w ogóle, o co tu chodzi. Miałem wcześniej w ogóle na średnie. Okej. No dobra. Udajemy się... Właśnie, my wszystko sobie uzupełniliśmy, tak. Udajemy się do tam ich bazy, by zdobyć cysternę. Artyom, we're fixing to leave already, but I can't stop thinking about the slaves the bandits kept at that dismantled ship. Just imagine, if you hadn't helped them, they'd still be locked up there with no hope. Thank you for being you. So tired of this dust. Can't wait to get out of here. Don't take dumb risks there. I need a live husband, not a dead hero. Skąd ta woda im cieknie, kurde? Nie widzę. No spokojnie by to zatkali, mi się wydaje. Gdzie jest ten nasz cały gościu? Ty coś chcesz od nas, czy... Uncle Artyom! I drank so much water! It's slashing in my belly now. You drink some too. Grandpa Max says you can drink as much as you want now. We'll also have tea. Okej, ale nie ma czasu. Musimy iść. Gdzie jest gościu w ogóle, z którym mieliśmy się udać? Chyba, że on już tam jest, a my tradycyjnie musimy dojść. Może i tak być. No dobra. Zwińmy zatem broń. W ogóle noc chyba idzie, nie? Czy my mamy po drodze... O, obóz, tak, mamy tam obóz. O kurde, tylko że to jest tam w tym miejscu, to mi się nie podoba. W tamtym miejscu mi się tak średnio podoba. No ale dobra, nie mam innego wyjścia. Prześpimy się, wiecie, bo nie chciałbym tam w nocy wchodzić za bardzo. Aczkolwiek może o to chodzi, żeby to zrobić po cichu. Aha, dobra. Czyli on tam już jest, tak jak mówiłem. Natomiast no, zaznaczam tutaj. No ja bym wolał mimo wszystko w dzień to zrobić, kurczę, ale no nie wiem. Bo to i tak się nie obejdzie po cichu, nie wiem, czy mi się udało jeszcze zrobić coś po cichu, nie? Znaczy, no coś tam się chyba udawało. Tak, na barkę żeśmy się dostali po cichu, bo to wtedy musieliśmy. Ale no... Oprócz tego... To tak nie bardzo. Idziemy prosto na te... jak to się nazywało? Chyba mi się zdawało, że ten kurde śpi.
Ale mówię, no niemożliwe. Dobra. Podbiegniemy sobie trochę znowu, bo już nasz Artyom odpoczął. No i znowu burza. Great, wspaniale. Co to kurde się dzieje? Oh, fuck. Ja pierdzielę, no nie teraz, kurde, jak jest taka widoczność. Na razie idzie bardzo dobrze. Musimy trochę ich poczyścić niestety. Najlepiej właśnie z tej broni, bo tutaj możemy w każdej chwili sobie dorobić amunicję. Kurde, nie trafię go w głowę. Cholera. Trochę ich tu sporo. Oh no. Oh no. Nie, nie, wróć na górę. Ja się czuję bezpieczniej na górze. Zamenda. Dobra. Nie ma co dłużej czekać. Te burze piaskowe będą coraz częściej. Cholera jasna. Chciałem go zlikwidować po cichu, póki był daleko. I dupa. Tak, myślałem, że zaraz, albo nie. Za głośna broń. Kurde, to ciśnienie schodzi z tej broni, szkoda. Idziemy się przespać, nie ma co, kurde, w taką pogodę ja nie będę leźć, kurde. To... Pogięły ich. Tu już żeśmy ostatnio poczyścili, ale znowu mogą być jakieś paskudy. To ci się, kurde, dzieje. Normalnie można oddychać, co ty wymyślasz? Gdzie? O... Dlaczego w budynku jest taka widoczność w ogóle? Nie rozumiem tego. Nigdy w życiu by się tak nie działo. W budynku. Co oni wymyślają, kurde? I co, i nagle pogoda się robi? Ja mam was w dupie, waszą pogodę. Nagłą. Teraz to sobie w dupę wsadźcie tą waszą pogodę. Tak czy siak jest, kurde... Idzie noc, ja nie będę, kurde, w nocy łaził.
Co wy sobie myślicie, że co? Kurde. Tu sobie tylko amunicję zrobimy i musimy wyczyścić, kurde, broń. What the? O no tak, przecież my teraz możemy mieć więcej. Dobra, dobra, ale najpierw może wyczyśćmy sobie broń. Tą przede wszystkim. Cała upierdzielona. Tu nie. Tu trochę. O kurczę. A no tak. Aj nie to. No nic, brakuje nam tych chemikali całych. No rana, kurde. Jak mi przyjdzie kolejna burza piaskowa, to się wkurzę. Okidoki. To w ogóle możemy na zewnątrz wyjść, to nawet nie wiedziałem. No bo to po tych linach możemy pozjeżdżać. W tamtą stronę ja potrzebuję, ale... O! No proszę. Tam potrzebujemy, ale w tamtą stronę nie ma możliwości zjechania na linię, ale zjedziemy sobie na tej. Będzie szybciej niż schodzenie po tych... po tym całym bloku. Bo jest to trochę zagmatwane tutaj chodzić. Tędy się jakoś wydostaniemy? Chciałbym tu jakoś wyskoczyć, kurde. Dobra, tędy wyjdziemy. Czego to się jara znowu, kurde, no? Już mnie raz takie coś zaatakowało z pleców. Sfajczyłem się równo razem z tym, kurde. Nie wiem, czy to przez upał to się samo zapala, czy co? What? No nie mówcie, że mnie wąż upierdzielił. Przecież nigdy wcześniej nie atakowały. Wypogięło was, kurde. No, faktycznie, chyba wąż, kurde, bo tylko on tam był koło mnie. Tu znaczy gdzie? No tam. Dobra, moment, jeszcze tutaj coś jest. Teraz mogę iść do was. Artyom, we took a look around. The main gate is guarded by a skeleton crew. You cannot go through gate. Go through the prison cellar where the Munai Bailaire keep the slaves. Yes. In any case, the plan is this. Gyul and I will try to take their guards down quietly and get in through the gate. If quiet does not work out, we will at least distract them, while you get in through the underground. Okay. Let's go. We'll walk with you. Don't lag behind. I have a favor to ask. If possible, don't kill the slaves. They're not... They just obey the Munai Bailaire. Obey the Baron. They're afraid, that's all. Oh well.
Gula's right about the locals. Here, this place. They're just kids, and all have been under brainwashing for ages. So we probably should take pity on them. So, a great? Well, let's do this. All right, I'll raise it and you get through. Great. See you up there. Thanks a lot. Let's go, Damir. No use. Nobody go, nobody fool. We stand here, all day here. You suck. Better go hunt, find some food, make bread, more use that way. You said right, completely. Very right. Moment. Noctowizor. A nie, nie widziałem tej kraty. Myślałem, że tam się da przejść może, ale nie. Moment. Gdzie mi tu kogoś... Tam ktoś śpi. Ktoś łazi, kurde. Kazali nie zabijać, no to nie zabijam. Ja pierdzielę jak zwykle. No nie da się, no po prostu się nie da. Chciałem zgasić ognisko, kurde, załatwić gościa po cichu. Nie, bo po co? Gdzie on, kurde, jest? Tutaj. Ciebie nie, ale...
Jesus. Trochę ich tu za dużo, nie? Cicho tam. Jak chcecie żyć. Ten jest nieszkodliwy. Ja pierdziele, walki psów urządzają. Czekajcie, bo tu gdzieś, aha. Śpi gościu. Czemu nie mogę? Ten się położył. To jest masakra, bo tu trzeba ich rozróżniać, kurde. Nie no, za blisko tych, kurde, bo chciałem spróbować go załatwić. Spróbujmy się prześliznąć tędy. Tu jest niewinny gościu. On w ogóle chyba jest dead. Ten śpi. What am I supposed to do here? Kurde, to jest światło. On tu jest sam. Run!